Martin Sobko, siatkarz Delekty Bydgoszcz, jaki był dla pana mijający rok 2010? No, on jeszcze trochę trwa ten rok, ale myślę, że był całkiem. Nie był jakoś ekstra negatywny, to muszę od razu powiedzieć, ale nie był jakiś ekstra taki, że coś osiągnąłem. No, zajęliśmy szóste miejsce z Delektą w tamtym sezonie, czyli nikt to nie uważa za jakiś duży sukces, a myślę, że nikt to nie uważa za sukces. Było to po prostu szóste miejsce i na tym się to kończy. Czyli sprawy takie siatkarskie, no to chyba na tyle, a sprawy rodziny to urodziła mi się córka, która po prostu jest dla mnie taką energią i to jest dla mnie takie największe szczęście z tamtego roku, właśnie z tego roku, który jeszcze jest, że mam zdrową, szczęśliwą rodzinę i no i to jest dla mnie takie największe, takie pozytywum. Święta Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Sylwestra spędzi pan z rodziną w Polsce czy na Słowacji? Na Słowacji, właśnie teraz 22 gramy jeszcze na południu w Jaworznie Puchar Polski, czyli jedziemy tam autami, a po meczu rozchodzimy się, czyli wykorzystam te 3 dni, że z Jaworzna to mam niecałych 300 km do domu. Mam nadzieję, że z 5 godzin z Jaworzna to będę w domu i te 3 dni pełne będę w domu i nie wiem, co mam powiedzieć, bo się zagadałem i już nie mam żadnych pomysłów na... Nie może się pan doczekać jakiejś wigilijnej potrawy? Generalnie to sportowcy muszą uważać na swoje ciało i muszą uważać na to, żeby te potrawy nie były jakieś tam ekstra tłuste, ale specjalnie mam taką salatkę, taką rzemieślaną od teściowej, na którą po prostu się bardzo cieszę i czasami się zapomina o tym, że jest się sportowcem i po prostu się je i je. A jaki wymarzony byłby dla pana prezent pod choinką? Nie powiem takie materiałowe, ale szczęście i zdrowie dla mojej rodziny i dla wszystkich po prostu. A porównując święta w Polsce i na Słowacji, są jakieś różnice? Oczywiście, że są różnice, ale nie ma jakichś ekstra, że nie wiem co, po prostu jest choinka, jest wspólna rodzina, jest wspólna kolacja i są prezenty pod choinką. No i myślę, że różnica jest minimalna i jeżeli jest różnica, to jest różnica w jedzeniu i w tych takich waszych opłatkach jest, powiedzmy już, jeżeli jesteśmy przy tych opłatkach, to w Polsce jest tak, że każdy ma opłatek i dzieli się z kolegą. U nas jest tak po prostu, że siadamy za stół i każdy ma swój opłatek i ten opłatek je każdy sam. Czyli są takie minimalne różnice. Kończąc naszą rozmowę, jakie marzenia na nadchodzący 2011 rok ma pan pod względem osobistym i sportowym? No, jeżeli tak sportowym, to na pewno osiągnąć jakiś sukces z Delektą, żeby Delekta, która gra już jakiś ten sezon w Eliciu, żeby w końcu już coś osiągnęła i żeby wszyscy, nie tylko działacze, mi zawodnicy, ale i cała Bydgoszcz była taka zadowolona ze swoich zawodników i całe miasto po prostu. No a coś tam jeszcze z kadrą słowacką osiągnąć w tym roku będzie naprawdę dużo grania. Mam nadzieję, że awansujemy z grupy, która jest dla nas bardzo trudna.